Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Ewangelia Łukasza 6,45. Zaledwie w przeciągu 11 tygodni, od grudnia 1521 do lutego 1522, Martin Luther, żyjący w latach 1483 do 1546, w miejscowości Wartburg, niedaleko Eisenach, przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki. Ostatnią część powyżej zacytowanego wersetu przetłumaczył następująco. Czym wypełnione jest serce, to wychodzi przez usta. Słowa te wyrażają znaną prawdę do dziś, utrwaloną w przysłowiu. Co na sercu, to na języku. Dokładnie tak jest. Jeśli jesteśmy zachwyceni jakimś tematem, opowiadamy o nim. Ciężko się nam powstrzymać, trudno milczeć. Jeśli udał nam się urlop, pełni entuzjazmu opowiadamy o nim kolegom w pracy. Gdy nasza ulubiona drużyna piłkarska niespodziewanie wygrała zawody, chcemy, żeby każdy się o tym dowiedział. A w przypadku zakochanych wystarczy spojrzeć w ich oczy i chwilę poobserwować zachowanie, a staje się jasne, co kryją w sercu. Mówimy o tym, czym mocno zajmują się nasze myśli. Oczywiście dotyczy to również złych rzeczy. W Biblii czytamy, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Ewangelia Mateusza 15,19. Jako wierzący chrześcijanie również i my, pisarze oraz wydawcy tego kalendarza, zostaliśmy przyjęci przez Jezusa Chrystusa. Przekonani i wypełnieni Jego osobą, pragniemy o Nim opowiadać. On bowiem cierpiał i umarł za nas, został ukarany za nasze grzechy i zbawił nas, a teraz nawołuje: nie bój się, lecz mów i nie milcz. Dzieje Apostolskie 18,9. Kiedy pierwsi chrześcijanie musieli stanąć przed żydowskimi przywódcami, przez to, że mówili o Jezusie, powiedzieli: my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Tak jest też i dzisiaj. Z tego też powodu ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, wciąż na nowo kierują do innych, również do Ciebie, drogi czytelniku, słowa następującej prośby. Pojednajcie się z Bogiem. Dzieje Apostolskie 4,20, 2 Koryntian 5,20. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Ewangelia Łukasza 6,45.